Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie rozpoczynamy program Potrójne Espresso, czyli rozmowę polityczną, a moimi gośćmi są pani Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość, a także pan Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Również dzień dobry Pani, dzień dobry Panu posłowi i wszystkim widzom. Rozpoczniemy od kolejnych, właściwie kolejnych dni, kolejnych transmisji pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu. Te posiedzenia transmitowane są także w internecie, gdzie okazuje się, cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Nowo wybrany marszałek Sejmu zapowiedział nawet, że na te kolejne dni należy zaopatrzyć się w popcorn. Czy Państwa zdaniem rzeczywiście będzie się działo? Co nas czeka na tych kolejnych obradach, które rozpoczną się we wtorek? I skąd takie zainteresowanie obradami Sejmu? Zacznijmy od pani Lidii Burzyńskiej. Pani redaktor, skąd takie zainteresowanie? No każdy człowiek żyjący współcześnie no chce mieć troszeczkę rozrywki. I przyznam się pani szczerze, jestem trzecią kadencję w polskim parlamencie i wyobrażenie o zachowaniach niektórych posłów miałam zupełnie inne. Przed 2015 roku rozczarowania doznałam przy pierwszym budżecie, który był mównica. Dla mnie to jest rzeczą świętą w Izbie Niższej. No, a tam była okupywana, były śmiechy, były różnego rodzaju. Być może teraz, bo wie pani, my jedziemy teraz we wtorek, piąte spotkanie, piąte posiedzenie jest, pierwszego posiedzenia, czyli piąte spotkanie pierwszego posiedzenia 10. kadencji Sejmu. Więc no, najprawdopodobniej ja cenię walory oratoryjne pana marszałka, ponieważ mówi no, dość dobrą, że tak powiem, dobrze się wypowiada, ma też dowcip, uśmiech. Po prostu pan marszałek według mnie no, troszeczkę powinien zejść ze sceny takiego rozbawiania czy dopowiadania. Marszałek powinien reagować w sposób obiektywny, być kulturalny, no a przyjdzie czas, bo każdy z nas może się popisywać swoimi zdolnościami i tutaj po raz drugi powtarzam, że nie kwestionuję zdolności oratorskich pana marszałka i stąd najprawdopodobniej no, widzowie, internauci obserwują, ponieważ wie pani, no ja jestem przyzwyczajona do takiej pracy. Jeżeli piąty raz jedziemy i są spotkania godzinne, dwugodzinne, przerywane następne, a ponoć zapowiedzi, nie ponoć, bo osobiście słyszałam, że teraz Sejm będzie naprawdę pracował, no a tu okazuje się, że jeździmy. Ponosimy koszty, bo no, parlamentarzyści są z całej Polski, nie tylko z Warszawy i z okolic Warszawy. Ja akurat mam to szczęście, bo z Częstochowy no, to jeszcze nie jest aż tak bardzo daleko. No niemniej jednak chciałabym ten czas wykorzystać dla szeregu innych działań, do których między innymi zostałam powołana, wybrana przez mieszkańców okręgu 28. Pani poseł, czyli pani zdaniem te posiedzenia są za bardzo rozłożone w czasie? No ja, szanowna pani redaktor, no jeżeli z całej Polski zjeżdżają się ludzie i jest w ciągu dnia dwugodzinne posiedzenie Sejmu i potem jest cisza, zresztą w zeszłym tygodniu muszę pani powiedzieć, że był komunikat, że jest tylko we wtorek posiedzenie Sejmu. No i no dobrze, że akurat ja jeżdżę samochodem, jestem zabezpieczona, mam... Odwoływałam spotkania, ponieważ nie sądziłam, że po południu dowiem się, że jest na drugi dzień ciąg dalszy, kontynuacja tego posiedzenia Sejmu. Więc no troszeczkę takiego większego szacunku i przewidywalności. Opowiem tak, przewidywalności, bo każdy poseł oprócz tego, że jest w Warszawie, to również prowadzi działalność, bo na tym to polega działalność w swoim okręgu. Panie pośle, bo pan jest z okręgu wyborczego ze Szczecina, tak? Czy pan podziela to zdanie, że rzeczywiście tutaj te posiedzenia są zbyt rozłożone w czasie? No i też chciałam zapytać pana o ocenę nowego marszałka, bo niektórzy zarzucają, że jednak trochę zbyt dużo jest w tym wszystkim show, a trochę za mało konkretów. Pani, dlaczego moje zdanie, dlaczego ludzie oglądają tak gremialnie teraz Sejm? To po prostu przez 8 lat przyzwyczaili się do tego, że PiS wygrywał wszystkie głosowania, jakie tylko można było robić.
przez 8 lat PiS rządził Sejmem i taki sam chaos wprowadzał jak wszyscy do tego Sejmu. Także tutaj akurat nie ma większej. Może jest różnica w tym, że przynajmniej od początku wiemy, co mamy robić w Sejmie, jak jedziemy. A przez poprzednią kadencję czasami się zdarzało, że dostawałem harmonogram na 3 dni przed sesją Sejmu, a jadąc po 3 dniach na tą sesję dostawałem nowy harmonogram, całkowicie inny. Także tutaj przynajmniej trzymamy się harmonogramu. A teraz chcą zobaczyć miny posłów z PiS-u, jak przegrywają te głosowania, każde po kolei, oczywiście mówiąc wszędzie i wobec, że wygrali wybory. Więc wygrali wybory i przegrywają głosowania. Także myślę, dlatego ludzie tak chętnie oglądają ten Sejm. Pretensje, o których pani poseł mówi, że nie pracujemy, że nie mamy nad czym pracować, to myślę, że te pretensje trzeba kierować do Pałacu Prezydenckiego, a nie do pana marszałka Hołowni, dlatego że dopóki pan prezydent nie zorientuje się wreszcie, że pan premier Morawiecki nie ma czego formułować i że trzeba dać misję formowania rządu panu Donaldowi Tuskowi, dopóty nie będziemy dostawali żadnych ustaw, bo rząd żaden nie pracuje i nic nie robi. Skoro rząd nie pracuje i nie robi, ustaw nie ma. Jest kilka ustaw poselskich, taką jedną z najważniejszych i tą, co chcieliśmy ją, przepraszam bardzo, procedować. To właśnie ją procedowaliśmy na pierwszym spotkaniu, czyli o in vitro i myślę, że kilka jeszcze takich się znajdzie. Ale to są tylko ustawy poselskie, a tych takich naprawdę, które się składają na tą codzienną pracę, obywatelskie, przepraszam, ale tych naprawdę, które się składają na codzienną pracę posłów, budżet, zmiany do budżetu, zmiany, te właśnie ustawy, tych nie będzie, dopóki nie będzie rządu. Także pani poseł, owszem, ma pani rację, tylko pretensje proszę kierować do Pałacu Prezydenckiego i tylko tam. Czy pan marszałek Hołownia jest bardziej showmanem czy politykiem? Panie doktor, patrząc na polityków na świecie, właśnie ci, którzy byli aktorami, są najbardziej rozpoznawalnymi politykami i takimi, którym się stawia i będzie się stawiało pomniki. I tu przypomnę pana prezydenta Ronalda Reagana i tu przypomnę pana prezydenta Żołyńskiego. Także myślę, że pan marszałek Hołownia bardzo poradzi sobie z tym stanowiskiem, ubarwi je bardziej. I przez to ludzie będą też może więcej wiedzieć o Sejmie, bo będą ten Sejm oglądali, ale na pewno będzie bardzo dobrym marszałkiem Sejmu. Pani poseł, ma pani okazję odpowiedzieć między innymi na te zarzuty dotyczące formułowania rządu przez premiera Mateusza Morawieckiego. Ja tylko chciałam wspomnieć, że z zachowaniem jednak terminów konstytucyjnych, a opozycja jednak zawsze konstytucji broniła. Pani poseł. Oczywiście, panie pośle, ja szanuję pana podejście, pana wypowiedzi jak najbardziej. Natomiast pan powiedział coś takiego, że to jest wina pana prezydenta, bo nie ma rządu i nie ma nad czym pracować. No to ja panu chcę bardzo łaskawie przypomnieć, że cała Unia Europejska żyje teraz głosowaniem, które odbyło się w Parlamencie Europejskim dotyczącym zmiany traktatów. I Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt do laski marszałkowskiej uchwały, w której mieliśmy jako Parlament Polski jednoznacznie powiedzieć, że się z tym nie zgadzamy, ponieważ wstępowaliśmy do Unii zgodnie z traktatami. I proszę powiedzieć, no być może, że pana ugrupowaniu i całej tej opozycji, która przez 8 lat mówiła, że była demokratyczna, a wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w niedemokratycznych wyborach wybierali. I co wtedy, jak zachowaliście? Tylko chyba, żeby pokazać, że macie większość, nikt z was nie podjął, mimo że mogliśmy, na drugi dzień był Sejm, mimo że były powołane komisje, można było pracować i wypracować, przyjąć ten projekt uchwały. Nie, wy po prostu woleliście odpoczywać. Więc panie pośle, bardzo proszę trochę takiego obiektywizmu. A to, co pani redaktor powiedziała, bo ja muszę panu przyznać, że czasami zastanawiam się, do kiedy, no pan dzisiaj serduszka nie ma, ale co niektórzy w czasie kampanii nosili serduszka, jak również i podczas teraz Sejmu. Ja myślę, że powinniśmy tę konstytucję, to serce okazane naszej ojczyźnie bardziej w praktyce pokazywać, a nie tylko wizualnie. To
tylko ad vocem tyle. Pani poseł wspomniała o rezolucji Parlamentu Europejskiego. Ta rezolucja wzywa Komisję Europejską oraz Radę do powołania Konwentu Europejskiego i przygotowanie zmiany traktatów. Tutaj no, główna kwestia to jest między innymi likwidacja prawa weta w kilkudziesięciu przypadkach. I tylko podsumujmy, że no, tutaj niewielka różnica, bo za wejściem w życie rezolucji głosowało 291 europosłów, przeciwko było 274. Tutaj akurat no, Platforma i PiS zagłosowały tak samo. Posłowie, europosłowie Lewicy zgodzili się na te propozycje. Panie pośle, pana zdaniem to jest realny problem, realne zagrożenie, ta zmiana traktatów, która prawdopodobnie będzie procedowana w przyszłym roku już tak konkretnie, formalnie? Zanim to jeszcze jedno zdanie ad vocem do pani poseł. Tak, pani poseł, ma pani rację, złożyliście taki projekt uchwały. Tylko ja przypominam pani poseł, że wyście zapomnieli przez 8 lat w ogóle o regulaminie Sejmu, jak się proceduje ustawy. I teraz, kiedy wam pan marszałek przypomniał, robi i uchwały, i ustawy, jak się proceduje w Sejmie. I teraz, jak pan marszałek wam przypomniał, jak to się robi, że to idzie do komisji, że komisja musi to dogłębnie rozpatrzyć, że musi powołać ekspertów z jednej i z drugiej strony. I tak to wygląda, że musi też wysłuchać strony społecznej. To jesteście mocno zdziwieni, bo do tej pory nie robiliście tego, nie składaliście ani ekspertów, ani strony społecznej. Pisaliście ustawy na kolanie, pisaliście je w poniedziałek, a we wtorek w nocy je głosowaliśmy. Także pani poseł, wracamy do normalności i do tego, co powiedziała też pani redaktor, bo jeśli ja powiedziałem o tym, że trzeba do pana prezydenta, a pani redaktor mówi, że pan prezydent dotrzymuje terminów konstytucyjnych. Ja ani słowem nie mówiłem, że nie dotrzymuje tych terminów konstytucyjnych, tylko mówię, że robi to niepotrzebnie, dlatego że widać, że pan Morawiecki rządu żadnego nie stworzy. To Sejm dotrzymuje regulaminu Sejmu i będzie procedował w tej kadencji ustawy, uchwały i wszystkie akty prawne zgodnie z regulaminem Sejmu, zgodnie z konstytucją. I tak to już będzie. A panie pośle, teraz Parlament Europejski, kwestia tej rezolucji, zmiany traktatów, o której dyskutujemy. Ja nie obawiam się zmian traktatowych, dlatego że te wszystkie zmiany traktatowe muszą być przegłosowane jednomyślnie. Wszystkie. Więc nadal będzie obowiązywała reguła jednomyślności. Ja bardziej się obawiam tej reguły jednomyślności niż zmian traktatowych. Wydaje mi się, że, znaczy wiem na pewno i to zawsze będę mówił, że projekt pod tytułem Unia Europejska jest dla Europy najlepszym projektem, jaki można było zrobić. Cieszę się bardzo z tego, że Polska jest w tym projekcie, ale też trzeba powiedzieć jasno, że tego typu projekty ewoluują. Tego typu projekty po kilkudziesięciu latach muszą być reformowane. I tutaj reforma jest potrzebna, chociażby ze względu na to, że jak panie sobie zdają sprawę, ciężko jest przeforsować jakiekolwiek sankcje na Rosję ze względu na totalne weto Wiktora Urbana w tej kwestii. I chociażby w takiej kwestii nie powinno być według mnie prawa jednomyślności, tylko powinna być większość, dlatego że dopóki taki harcownik jak Orban będzie wetował wszystkie sprawy dotyczące Rosji, to albo te sankcje nie będą nakładane, albo będą nakładane po jakimś dłuższym czasie, albo będą tak rozmiękczane, że one nic nie będą dawały. I to jest realny problem Unii Europejskiej. Realnym problemem Unii Europejskiej jest konkurencja na rynkach światowych. Żeby Unia zaczęła konkurować z takimi ośrodkami nauki i przemysłu jak Chiny chociażby, a też i Stany Zjednoczone, to musi być zjednoczona w tym, co robi i musi stworzyć jakby jeden wielki model chociażby nauczania, kwalifikacji ludzi młodych, bo bez tego rozproszone państwa europejskie nadal będą miały tą strukturę nauki taka, jak jest. No, weźmy przykład uniwersytetów. Na pierwszym miejscu w świecie są nadal uniwersytety amerykańskie i brytyjskie i do tego dochodzą uniwersytety chińskie, a Europa zaczyna tracić. Panie pośle, ale pan uważa, że powodem tego jest, no nie wiem, poziom nauki na uniwersytetach, powodem tego jest prawo weta w Unii Europejskiej?
Nie, powodem tego jest brak reformy. Prawo weta, mówiłem o tym chociażby o sankcjach, konkurencja w technologiach kosmicznych jest spowodowana tym, że nauka w Europie ma niższy niestety poziom niż w tamtych ośrodkach, o których mówiłem, i przez to musi się zmieniać Europa. Uważam również, że skoro mamy jeden twór, który broni swoich granic, czyli granica wschodnia na przykład Polski jest granicą strefy Schengen i granicą Unii Europejskiej, to Unia Europejska też powinna mieć wpływ, czy pomagać w ochronie tych granic. Nie wiem, czy akurat te propozycje, które przedstawił Parlament Europejski, są dobre. Dlatego myślę, nasi europarlamentarzyści nie poparli tych projektów, bo może one są za daleko idące, ale rozmowę moim zdaniem na temat reformy Unii Europejskiej rozpocząć należy. Pani poseł, czy pani podziela to zdanie? Tutaj między innymi padły argumenty dotyczące prawa weta i przykład Węgier i Viktora Orbana. Pani również jest tak spokojna w tych kwestiach? Panie pośle, ponieważ no, cieszy mnie, że wsłuchujemy się w to, co mówimy nawzajem, więc ja a propos tego regulaminu, który pan tak szumnie powiedział, że przez 8 lat regulamin był łamany, nigdy skargi nie było na panią marszałek, a teraz pan marszałek Hołownia pokazuje, w jaki sposób respektowany jest. No to proszę pana, czy pan zna na tyle regulamin, że wie, że minister ma możliwość zabierania głosu, kiedy chce? Widział pan na ostatnich posiedzeniach Sejmu, w jaki sposób byli traktowani? 20 sekund, 30 sekund. Proszę pana, nie idźmy tą drogą. Nie mówmy, że pan marszałek Hołownia być może się nauczy, no bo jest typem artysty, a natomiast do tej pory, to proszę pana, naprawdę nie mamy skali porównawczej prowadzenia przez panią marszałek Witek, a pana, ale człowiek się uczy całe życie. Być może, że no, w jakiś sposób no, ta funkcja pana marszałka no, będzie zobowiązywała do przestrzegania regulaminu. Natomiast jeżeli chodzi o prawo weta, ja powiem tak, że ja jestem za Unią Europejską, Prawo i Sprawiedliwość bez wątpienia, żeby to wyartykułować, aby widzowie słyszeli, jest za Unią Europejską, mamy takie położenie, a nie inne, ale za Unią, nie A i B, nie Unią dwóch prędkości, tylko Unią, na którą umówiliśmy się. Czy pan poseł nie widzi, jaka jest różnica? Ja wiem, że reformy trzeba wprowadzać, trzeba rozwijać, ale gdzie ten rozwój i dbałość o wszystkie jedne państwa teraz była, kiedy był budowany Nord Stream 1, kiedy był budowany Nord Stream 2? Proszę pana, i teraz mamy pewne rzeczy scedowane do wspólnego worka, jak ja to określam, i wywiązujemy się jako Polska. Natomiast pan wspomniał, bo sytuacja, w której nam przyszło żyć, wojna za wschodnią granicą, że wspólna obrona. Proszę pana, gdyby nie decyzja rządu polskiego, który dba o Polaków i nie wybudowanie muru na granicy z Białorusią, to szanowny panie, nie byłoby tak bezpiecznie, tylko imigranci, bo to była nic innego, tylko wojna hybrydowa. Nie było wspólnoty Unii Europejskiej, kiedy Władimir Putin pokazywał, zajmując w 2014 roku Krym. Nie było wspólnoty wtedy. Zresztą idźmy dalej. Jeżeli chodzi o granice, granice na wschodzie, to gdyby nie zwiększanie armii polskiej, to być może i wojska BOT-u, być może, albo ja jestem wręcz pewna, że byłaby destabilizacja. I dalej, czy była troska o państwa inne, aby się rozwijały gospodarczo? Bo wie pan, nie musimy sobie tutaj udowadniać, że my jako Polska, będąc w Europie, obchodziliśmy teraz rocznicę 105. odzyskania niepodległości, ale tej niepodległości myśmy po 45. roku nie mieli, do 89. roku. Myśmy nie korzystali ani z planu Marszala, nie korzystaliśmy po II wojnie światowej, tak aby gospodarka się nasza rozwijała. I teraz, proszę pana, gdyby tylko i wyłącznie scentralizować, to widział pan taką troskę o wschodnią granicę Unii, gdzie Polacy bronią, i dalej
2015 roku. Gdyby nie sprawa weta, którą postawiła pani ówczesna premier Beata Szydło, to byśmy mieli nielegalnych imigrantów. Ja nie mówię o cudzoziemcach, ja nie mówię o legalnym przekraczaniu granicy, przebywaniu na terenie Polski, ale to, co się dzieje we Francji, przecież pan czyta, ogląda, to, co się dzieje w Niemczech, takiej pozbawienie weta mniejszy, mniejszy kraj, mniej znaczący, czy inaczej jego gospodarka jest słabsza, nie będzie się liczyć. Bardzo pana proszę, w tych traktatach między innymi jest, że nie wszyscy, teraz każdy ma komisarza, a po tych zmianach ma tylko być 15, czyli reszta państw nie ma swojego przedstawiciela. I jeszcze jedno, pan mówi, że wy jako Koalicja Obywatelska jesteście przeciwko temu i tak zagłosowali wasi posłowie. To proszę mi powiedzieć, z jakich list startowali europosłowie, tak, pan Miller, Cimoszewicz, Belka, Róża Wątun, proszę mi powiedzieć. A tylko 9, właśnie tych 9, ja nie wiem, ja nie chcę nikogo posądzać, bynajmniej tutaj na antenie, ale tych 9 europosłów sprawiłoby, żeby nie było dalszego procedowania. Ja pani nie mówię, poseł, że nie należy rozmawiać. Pani poseł natomiast poruszyła naprawdę wiele, wiele istotnych kwestii, ale chciałam też nawiązać do tego pierwszego posiedzenia Sejmu. Pani wspomniała tutaj o tym, że ministrowie, no, że ich wypowiedzi były przerywane, to rzeczywiście to miało miejsce, ale też istotna kwestia, no bardzo to jest kontrowersyjna dla wielu wybór prezydium Sejmu, gdzie kandydatura pani Witek została zablokowana, ale no, taka sama sytuacja w Senacie. Pan Marek Pęk również nie znalazł się w prezydium Senatu, i powodem miał być zbyt ostry język. I tutaj pytanie, no właściwie kto z polityków, który z polityków nie używa ostrego języka? Panie pośle, pan wspominał też o tych nowych, no także nowy marszałek, o tych nowych zasadach w Sejmie i właśnie jak pan to teraz skomentuje w kontekście tego, że największe ugrupowanie nie ma swojego przedstawiciela w prezydium ani Sejmu, ani Senatu? Największe ugrupowanie, co do Senatu nie będę się wypowiadał, bo nie jestem senatorem, nie rozmawiałem na ten temat. A co do Sejmu, jak panie pewnie wiedzą, pani redaktor i pani poseł, miejsce dla PiS-u jest wolne i czeka na kandydata. Co do kandydatury pani Witek, oczywiście będą państwo z PiS-u cały czas panią pewnie Witek proponować na to stanowisko, żeby właśnie do takich sytuacji doprowadzać, żeby była ta dyskusja na temat właściwie żaden, bo tylko czy pani Witek ma być marszałkiem, czy nie ma być marszałkiem. Pani Witek przez 4 lata pokazała swoje możliwości, pokazała swoją reasumpcję. Pokazała swoje kary dla posłów, nie wiadomo za co. Na przykład ja zostałem ukarany karą pieniężną za to, że trzymałem szalik z napisem Konstytucja. No to taka była pani marszałek Witek. I pani marszałek Witek po prostu nie dostała głosów od posłów, nie od partii już, nie od Koalicji Obywatelskiej, nie od Lewicy, nie od Hołowni czy Trzeciej Drogi. Po prostu posłowie nie chcieli, żeby pani Witek nadal była w prezydium Sejmu. I to jest demokracja, pani poseł. I to jest demokracja, pani redaktor. I to są posłowie, którzy mają głos. I proszę uwierzyć, że pani Witek nie dostanie naszego głosu, bo my nie chcemy, żeby ta pani nas reprezentowała w prezydium Sejmu, żeby ta pani reprezentowała polski Sejm, wyjeżdżając gdzieś za granicę. Ale panie pośle, tu pojawia się pytanie podstawowe, czy przedstawiciele innego ugrupowania mogą decydować o tym, no, kto wystawia swojego kandydata, jeżeli to ugrupowanie ma po prostu do tego prawo mieć swojego kandydata. Powinien sobie zaskarbić przynajmniej lekkie zaufanie, czy jakiekolwiek zaufanie innych posłów, a nie przez 4 lata pracować nad tym, że nikt nie chce z opozycji, żeby pani Witek była. To jeszcze zdanie końcowe pani Lidia Burzyńska i już kończymy, ponieważ czas antenowy nas goni. Panie pośle, ja rozumiem, że pan mógł nie podnieść, z demokracją to nie ma nic wspólnego, to po pierwsze. Po drugie, rozumiem, że pana niechęć, że pan trzymał szalik i spowodowane było to, że nie, był pan ukarany finansowo, to rozumiem. Ale tych szalików nie wszyscy mieli i nie wszyscy mieli kary. Jakoś pan marszałek Hołownia nie reagował. Był pan świadkiem, jak pan poseł Braun, co wygadywał na mównicy. Nawet nie upomniał. Upominał i wyłącznie tylko Prawo i Sprawiedliwość. Czyli rozumiem, idąc takim tokiem rozumowania pana, to za 4 lata, jak będziemy w polskim parlamencie, ja, pan,
sam czy inni, to niestety, jeżeli nawet będzie pan Hołownia kandydował, to przy takim showmeńskim prowadzeniu, no wszyscy też nie dadzą. Nie, wy nie dajecie możliwości, proszę pana, podejmowania wewnątrz klubu. Pan powiedział, że przegraliśmy. Nie, jeżeli wy jesteście kilkunastoma partiami, którzy idziecie ławą, macie większość w Sejmie głosów póki co. Natomiast wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. I proszę pana, ja nie jestem z wykształcenia matematykiem, no ale w zakresie elementarnym znam. I tu już musimy kończyć. 54. A proszę pana, jest więcej niż 248. Nie, ale to nie jest jedna partia. Proszę pana, może się pan śmiać, może pan ironizować, ale matematyki pan nie oszuka. I z demokracją państwa zachowania nie ma nic wspólnego. Władze w Sejmie ma te ugrupowania lub te ugrupowania, które mają więcej mandatów. Ale nie wybierają kandydatów. Dotychczas. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Lida Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość, a także pan Artur Łącki, Koalicja Obywatelska, byli moimi państwa gośćmi. To był program Potrójny Espresso. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. A już za chwilę na antenie Telewizji Republika pan Ryszard Legutko, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Do zobaczenia.